Właśnie, takie uzupełnienie, bo bym musiał chyba podziękować i subskrybentom wszystkim, i ogólnie YouTube'owi, bo przez niego mam takie wrażenie, że mam cholernego fuksa. Jeżeli ktoś planuje taki wyjazd, może tak nie mieć, ale ja przez YouTube'a mam tu w Austrii już kontakt do służby zdrowia, koleżankę Ole pozdrawiam. Kolega, który mi tu załatwił pracę, to znaczy dał kontakt tylko do agencji austriackiej, bo austriacką umowę mam, tylko tyle zrobił. Bo na pewno będą takie głosy, że o, tam załatwili cię, wcisnęli cię, bo w Polsce już cię nie chcieli. Tutaj na miejscu też są ludzie, którzy takie właśnie kwestie wypowiadali, że w Polsce mnie nie chcieli, to uciekłem do Austrii. Jak pamiętam, to ja zrobiłem film, że ja rzucam robotę, bo nie będziecie mnie szantażować. No ale dobra. Co jeszcze? Dzięki YouTube'owi udało się kupić samochód w dobrych pieniądzach. Jedni mają go tak, a drudzy zbierają na przez całe życie. Kupiłem Passata B6, 2005 rocznik. Zadbany. Dziękuję Tomkowi. Jemu nie był potrzebny, bo on na przykład w Polsce już nie jest, a mi się właśnie bardzo dobrze przydał. Praca. Ogólnie rzecz biorąc, dźwig nowy, 2017. Nie tak jak w Polsce, już bym siedział pewnie na jakimś 86 roczniku. Skrzypi, trzeszczy, ledwo stoi. Ja uważam, że mam diabelne szczęście. Dzięki także właśnie YouTube'owi i dzięki Wam. Kontakty, które tu chcę jakby nawinąć, czyli ktoś, kto jest w Austrii, bym się połączył, to nie po to, żeby teraz kombinować, załatwiać i wychachmęcać następne rzeczy, tylko po prostu życiowo się zapytać, co gdzie kupić, co gdzie jak zrobić. Koleżanka od służby zdrowia na przykład przetłumaczyła mi dokładnie umowę. Jej zdaniem bardzo dobra. Emerytalne świadczenia, dodatkowe emerytalne świadczenia, także służba zdrowia, także przekonał się o tym na przykład Łukasz, bo ma taką samą umowę. Ostatnio wpadło mu coś do oka, nie dziewczyna, tylko jakiś owad. Normalna wizyta. Wszystko jest. Bardzo dziękuję, bo widzę, że jestem jakby na takiej jakby dziwnej fali, że wszystko się układa i oby tak dalej. Nie chcieć zapeszać, odpukam w niemalowane. Ale jeżeli, też tak uważam, jeżeli ja pokazałem się z takiej strony, że jestem normalny, to tu można jakoś podciągnąć karmę, że jeżeli ktoś jest dobry, to ta dobroć też do niego wraca. Dzięki bardzo.